Przemierzamy miasto zaabsorbowani własnymi sprawami, zwykle w pośpiechu, skupiając się na naszym celu i tym, co nas od niego dzieli. Korki, światła, numer tramwaju, w tramwaju telefon, a może czasem książka. A może by tak zerknąć przez okno? Poświęcić więcej uwagi temu, co nas otacza? Żeby zgłębiać sztukę, wcale nie trzeba chodzić do galerii. Wiecie, ile jest murali w Warszawie? Ja w sumie też nie, ale znalazłem oficjalne informacje na temat 36, a pewnie jest ich trochę więcej. Ale Warszawa to nie jest jedyne miasto, gdzie są murale. W Białymstoku na przykład jest ich także ponad 30, a w Łodzi, nazywanej stolicą murali, jest ich prawie 200. Tam to już chyba artyści naprawdę nie mają gdzie malować i muszą to robić na ścianach budynków. Plan na dzisiaj jest taki, żeby połączyć sztukę uliczną z motoryzacją i wykorzystam sobie do tego kilka murali oraz Cuprę Formentor wersji VZ5. Ja sobie sam życzę jak najwięcej takich nagrań, bo wiem, że dla mnie to będzie po prostu czysta przyjemność. Pomysł na przejażdżkę szlakiem murali zrodził się w mojej głowie już jakiś czas temu. Kiedy Cupra przyszła z propozycją nagrania wspólnego materiału, od razu wiedziałem, że to będzie to. Formentor, którym dzisiaj będę przemierzał ulicę, po prostu pasuje mi do tej tematyki. Przejdziemy się kawałek, ale to akurat dobrze, bo mural, który zaraz zobaczycie, jest właśnie ściśle związany ze spacerem. I to z takim jednym konkretnym spacerem, który najprawdopodobniej miał miejsce w 1976 roku. A chodzi o spacer Davida Bowiego po Warszawie, który był dla niego inspiracją do nagrania utworu zatytułowanego Warszawa. To miejsce związane jest z jedyną wizytą Davida Bowiego w Warszawie, która miała miejsce podczas dłuższego postoju pociągu, którym jechał on z Moskwy do Paryża. Twórca ruszył w drogę ze stacji Warszawa-Gdańska na plac Wilsona. Tam zakupił kilka płyt, w tym także album zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. To właśnie na nim znajdował się utwór Helokanie, który był bezpośrednią inspiracją dla Davida Bowiego. Numer zatytułowany Warszawa miał oddawać klimat, jakim miasto przywitało tutaj twórcę. Jest mroczny, tajemniczy, nawet nieco przygnębiający. Na szczęście dzisiaj mam wrażenie, że ta Warszawa inspiruje zupełnie inaczej. Mnie natomiast trochę fascynuje to, że David Bowie znacznie więcej czasu spędził w takich miastach jak chociażby Berlin czy Moskwa, ale tylko Warszawa może poszczycić się obecnością na płycie Bowiego. To był dość prosty mural, ale kryje się za nim ciekawa historia, bo następny, do którego sobie pojedziemy, będzie już trochę bardziej złożony. Także czeka nas mała przejażdżka, nie ukrywam, że cieszę się na nią. Dlaczego w ogóle stwierdziłem, że Cupra to idealne auto do eksplorowania miejskiej sztuki? No dlatego, że uważam, że ta marka trafia mniej więcej do tych samych odbiorców, co właśnie sztuka nowoczesna. Co je łączy? Chociażby przywiązanie do designu i estetyki, ale także nietuzinkowość i wyrazistość. Murale najczęściej coś wyrażają. Hołd, bunt, myśl lub całą filozofię. Samochód także może być środkiem wyrazu. Jego wygląd potrafi sporo powiedzieć o właścicielu. A co mówi Cupra? No cóż, tu jak w przypadku sztuki, ważna jest indywidualna interpretacja. Cupra to trochę wyraz buntu, a trochę nowoczesności. Jeśli chodzi o osiągi, to tutaj nie ma dużo miejsca na interpretację. Trzeba przyjrzeć się twardym danym. A te mówią o 390 koniach mechanicznych, które żwawo napędzają cztery koła. Każdy jeden z 480 Nm przyczynia się do znakomitej dynamiki i elastyczności. Za kierownicą potrafi być naprawdę emocjonująco. Wiecie, ile zajmuje sprint do setki w tym samochodzie? 4,2 sekundy. To naprawdę niezły wynik, ale odstawmy na chwilę te twarde dane. Oczywiście one są wciąż ważne w kontekście osiągów, ale liczą się także odczucia z jazdy. A w tym samochodzie to jest czyste szaleństwo. Wrażenia są właśnie takie, jakich dokładnie spodziewałbym się po Cuprze. Chyba skuszę się wręcz o powiedzenie, że to właśnie emocje są motywem przewodnim tego odcinka. Dotyczą one przecież zarówno samochodu, jak i sztuki. Kolejny punkt wspólny. Następny mural jest trudny do przeoczenia, bo pod względem wielkości zajmuje pierwsze miejsce w całej Warszawie. Jego zadanie to głównie urozmaicenie ściany parkingu na Nowogrodzkiej w centrum Warszawy. Dobre przełamanie takiej miejskiej szarości i monotonii. Ten mural to kompozycja barw symbolizujących podstawowe siły natury, czyli żywioły. Gąszcz ma natomiast symbolizować przenikanie w naturze. Tak twierdzi sam autor, czyli artysta o pseudonimie Swanski. Nie mam powodu, by mu nie wierzyć. Domyślam się, że wykonanie takiego muralu musiało trochę potrwać, ale chyba było warto. Ja pamiętam, jak sam widziałem go po raz pierwszy i po jakimś czasie się już do niego przyzwyczaiłem, ale na początku robił na mnie takie wrażenie, jakby był zupełnie innego świata. No to co, ostatnie spojrzenie na mural i lecimy dalej.
Jadąc Kuprą, nie sposób nie powiedzieć także o jej wnętrzu, w którym znajdziemy mnóstwo stylistycznych akcentów i detali. Oczywiście w charakterystycznym miedzianym kolorze. Warto zwrócić także uwagę na nietuzinkowy kolor tapicerki oraz kontrastowe przeszycia. Niezmiennie w tym samochodzie podoba mi się to, że potrafi on być prawdziwą, sportową maszyną, która wciska fotel przy każdym dodaniu gazu. Ale z drugiej strony ten samochód naprawdę potrafi bardzo przyjemnie prowadzić się w taki komfortowy i wygodny sposób. I w taki właśnie sposób dojeżdżamy do naszego kolejnego celu. Postaci, którą zobaczycie na następnym muralu, chyba nie muszę nikomu przedstawiać. A jestem na Powiślu, czyli miejscu, w którym ta właśnie postać zakorzeniła się na dobre. Mural Chopin Forever Young autorstwa Beaty Barakos-Śliwińskiej znajduje się w sąsiedztwie Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina oraz Uniwersytetu Muzycznego, którego patronem jest polski kompozytor. Na tym muralu jest on młodzieńcem, modnym, wolnym od kompleksów, przyciągającym uwagę rówieśników. Ponownie nie wymyśliłem tego sobie sam, tylko tak opisuje go sama autorka. Jest to Chopin naszych czasów, wychodzący z ram i nie uznający konwenansów, dodaje. Przyznam jednak, że tak patrząc na ten mural, to trochę ciężko się domyślić, co on w zasadzie ma wyrażać. No bo widząc taką znaną postać, trochę przestajemy szukać tego drugiego dna. Pod względem wykonania natomiast zauważam tutaj sporo nieoczywistości i ciekawą formę, ale temu dziełu warto przyjrzeć się z bliska, by zobaczyć jego detale. Wtedy robi znacznie większe wrażenie. Mamy odhaczone już 3 z 4 murali, przed nami ostatni, moim zdaniem chyba najciekawszy. No to ruszam. To już ostatni odcinek do przejechania, więc pora na małe podsumowanie motoryzacyjnej części. Cupra to marka nowoczesna, ale wyrazista i z pazurem. Formentor świetnie oddaje jej charakter pod względem swojego nietuzinkowego designu, ale także sportowych możliwości. Daje mnóstwo frajdy z jazdy i sprawia, że gdy zostawiacie go już na parkingu, chętnie się za nim oglądacie. Duży plus za adaptacyjne zawieszenie i precyzyjny układ kierowniczy. Kierowca tutaj dobrze wie, co dzieje się z autem. Mówiłem Wam o tym, że murale mogą mieć różne funkcje, ale nie powiedziałem Wam o tym, że mogą być także antysmogowe. Jeśli Was to zaciekawiło, no to już Wam tłumaczę. To zasługa specjalnej farby, która neutralizuje tlenki azotu, czyli najgroźniejszy składnik smogu. Taki jeden mural ma ekologiczne działanie 400 drzew. Oprócz tego farba zapobiega rozwojowi pleśni i bakterii. Do tego neutralizuje nieprzyjemne zapachy, a także zabija bakterie i wirusy osiadające na jej powierzchni. Wow! Mural obejmuje 3 ściany budynku, od ziemi aż do dachu. Utrzymany jest w nieco baśniowym klimacie, typowym dla jego twórcy, Tytusa Brzozowskiego. Znajdziemy na nim wiele charakterystycznych dla Warszawy miejsc, także nowoczesnych wieżowców. Przyjrzyjcie mu się z bliska i zobaczcie, ile elementów uda Wam się rozpoznać. Bardzo lubię ten mural i sposób, w jaki wpisuje się w tą okolicę. Taka stara kamienica nabrała znacznie więcej życia i stała się takim charakterystycznym elementem. I tym akcentem pozwolę sobie zakończyć. Mam nadzieję, że teraz będziecie zwracać większą uwagę na murale.